Okej, witam Was w kolejnym trzecim rankedzie z 10. Możesz się też przywitać, chociaż gra jest witam. Tego drugiego. No jak widzieliście poprzedni materiał, no fajnie się na początku grało, ale potem jeden zaczął flamować, a tu mianowicie mam na myśli junglera, który no niestety się nie wykazał, a przez to tylko nam narobił szkód. No i potem ja też zacząłem ledwie ogarniać temat, bo taki Graves, z którym już dzisiaj dwa razy miałem do czynienia, no po prostu ciśnie, no to jest taka postać na tą metę, że to jest tragedia dla teamu, który no nie ma za ciekawie. Widzę, że tutaj już ładne bany lecą postaci. Dobra, ja słowo poszedłem. Dobre wybory, powiem ci szczerze. Dzięki, staram się jak mogę. Nie, Yasuo podrzut, ult i chuj. Fiora kurde, szerbierka na 300 cięć, a Fisto kurde... Fisto postać dla bogów. No dokładnie. Dobra, pierwszy ranked w tym roku z łysym cfelem, bradatym. Nie, on nie jest bradaty. On bardziej wąsowaty, ale okej. Znowu Riven, no naprawdę. Aha. Nowa meta. No ta. Teraz Orianna jeszcze. Okej. Okay. Bo to jest. The heart tego is the strongest muscle. Nic nie pisze na temat postaci supporta, czyli się cieszy. No i mamy Rek'Sai'a. Czyli epicką dżunglę. No zobaczymy, jak bardzo będzie epicka w tym meczu. Tylko z tym problem, że Jezu, Kalista. Rek'Sai dostała ostatnio nerfa na Q. Na D-Mate'a podstawowego, jeśli się nie mylę. To już fakt. Ale i tak, po tym jak przeciwko temu czemuś grałem, stwierdzam, że to jest to zbyt OP. A oni mają jakiegoś trollpika? Czy mi się wydaje? Pieprzyłeś coś o Woliberze i masz Wolibera? No i spoko, ja przeciwko Wolimisowi wygram lane'a. Masz kierować tamtego topa. I nie stracić ani wieży. Na spokojnie. Teraz trochę żałuję, że Atroxem nie poszłem. Oj tam. I tak dokonałeś ciekawego wyboru, bo mówiłeś, że jesteś niezły przeciwko Woliberowi jako Nocturne, no i teraz będziesz miał okazję nawet na nagraniu pokazać, czy jest taka prawda. No wiem, tylko woli mi się z kontrą na takich gości a la Nocturne, jeszcze nie wiadomo co będę miał. Wielbieniec kciuka. Jeszcze nie wiadomo co, o Boże, nie. Ej, nie, jak dałem przeciwko kciukowi, to ja się uduszę. Co ty, geniusz, on nie siedzi na PC-cie. A on teraz planuje sobie kupić Eza. Czy tam jakąś inną postać, ale po tym Eza. Nie wiem, wzięło go na dekery. Wiesz, kciuk nawet planuje sobie Thresha kupić. A to też mi mówił. Okej, dobra. Ja chyba Velkoza sobie kupię. Ja właśnie jeszcze nie wiem, kogo kupić, ja mam w chuj mało postaci. Zalecam ci Dravena, jeśli nie masz. Czekaj, coś mój fraps nie ogarnął trochę. Tej, no co z tobą? Czekaj. Okej, nie wiem, coś fraps mi płata figle, nieważne. Okej, jest Ari. O, zmienili jej tego.
podstawowego awatara. Wiem. Nie, spoko. Ponad połowa naszej drużyny to kobitki. Rek'Sai, Ari i Caitlyn. Oj tam będzie. Tak, chcę rozwiać wszystkich wątpliwości. Ci, co w to nie wierzą, Rek'Sai to kobieta. Nie, już pewnie czy czwarte Lula uwierzyło już w to. Wiesz, kciuk mówi na nią on. No, jakby trochę się naoglądał tej postaci i ogólnie to może by się już ogarnął. Gdy mówił, jak należy. Chyba jest jedyna płeć damska pustki. Jak mnie mam. Zgadłeś. Nie, bo reszta to ten. Kog'Maw, Cho'Gath, Kha'Zix, to tam jeszcze jest. Właśnie, wiesz kogo seków? Co? Kog'Mawa. Kog'Mawa. On i jego magiczne procentówki. Co, ten jego śluz pieprzony? No tak, plus jeszcze se zwiększa ręcza. No tak. Tak działa. Co jest takie chamskie z jego strony. Okej, teraz tak. No i pierwszy ranked w tym roku Braumem. Może tutaj chociaż się podpiszę umiejętnościami supporta. Dobra, zobaczmy. Aha, woli mi się idzie na supporta, spoko. What? No. O ja. Ja nie wiem, co oni odpalają, ale dobra, niech im będzie. Panteona. A Panteon na dżungli. Kto jest na topie? Riven. A, no tak. Co ja pytam, jak je widziałem przecież. A ja się składam w swój potrzeba podstawowy... jeszcze Rek'Sai'owi pomóc. Czemu odmieniasz ją w ultim? When life gives you curdle, takie pytanie. You get very good jeszcze B-Sight zawsze się zrobię. Kurwa, jaki grupowy taniec. A nie, czekaj, nie, ja moje pragnę. Ale wiesz, Rek'Sai ma taki sam taniec co Eternum Nocturne. A ja widzę z tego topa Drake'a. Co mówisz? Nie, bo teraz, bo na nowym drifcie są animacje i przed chwilą Drake'a widziałem. Best Riven Euna. Dobra. Ja zaczynam wierzyć w to, że wygrałem. Co? Ja zaczynam wierzyć powoli w to, że wygrałem. Okej. O Boże, lagi są. Dobra, może chociaż ten trzeci ranket przyniesie jakiś szczęścia. Na razie Korki jest sam. Sometimes icy heart just needs one. Może będą duże szanse. Dobra, tu w ogóle położyć Warda. A zrobię Place'a roku. Co ja robię ze swoim życiem? Ja na razie Riven ładnie niszczę. Ale dostał. Ładnie. No time for working. O, super. Nie! Nie chcę, nie, nie. O, w dupsku. Jezu, co tu się stało? I ty to widziałeś? Nie za bardzo, ja tu jestem zajęty. To dobrze, to nawet nie patrz na to, bo to była katastrofa. Przecież mógłby nawet taki Korki już dubla zarobić. Kurde, za bardzo ofensywnie podbijasz.
Nie. Life is good, no? Fuck. Kurde no, Volibear maloła. O jest. Writer the stars. Aż mi się wierzyć nie chce. O, Dexaj ją zgarnie, Dexaj. Mówisz? Tak. To niech zgarnie. Jeeeek. Mówię? Ładnie. Nawet nagrałem to specjalnie. Jako, że mamy jedną płeć przeciwną z pustki, to trzeba ją kamerować co jakiś czas. No właśnie, to jest bardzo rzadki okaz. Tak. Jak, z rodziny to się zgłosić do mnie. Czekaj. Z rodziny pustki. Tak. Jest to królowa tego gatunku. Jak ktoś ją znajdzie, to się zgłaszać do mnie. A co ty jesteś, biuro ochrony środowiska? Ej, bez jedzie, ja mam większą farmę od tej Riven. Co mówisz? Mam większą farmę od Riven. To dobrze. To przynajmniej ty i jungla dawajcie radę. I mi. To będzie git. Bo nie wiem jak to będzie z botem. Przyznam ci. Kurde, ale co? Co ten Volibear odwala? To jest koszmar. Nie mogę paść. Nie padłem. Ej, nie no. Tam popali mnie. Kurde, nie. True story. Na to wychodzi. Czuję się oszukany, taki perfidny gang. These shoes, they are too tight. Let us go. A ta Caitlinka przypadkiem nie napisała tego po czasie? Chociaż nie, nie przyszło. Dobra, Rek'Sai chyba nam pomoże. Jak będzie dobrze. Jest. Nie, ja nie wierzę, nie wierzę w to co tam się dzieje. Ja to nawet nagrywam, celowo. Kurde, nie. Ej, oni stwarzają naprawdę w chuj ogromne zagrożenie, Volibear i Corki. Że aż ciężko cokolwiek zrobić. Dobra, SS w chuj. The darker the night, brighter the stars. Nie, ja już nie chcę wiedzieć jak to dalej będzie się działo. Ile ma Caitlyn kapami? Boże, 12 w tej minucie. If you have problem, you come to me first. An ally has been slain. Coś ci nie idzie. Kurde, ta Riven już jest naklidowana, bo musiał pan ją uszankować wcześniej. To będzie pierwszy raz, kiedy Nocturnem przegram topa. Tak seryjnie pierwszy raz. Life is good, no? Oczekiwałem lepszego ADK-a. Ale jak widać, to ADK-ry... On zaczyna flamić. I to cholera. Aż ją zablokuje. No to brak słów, kurde. Ja myślałem, że się pozbierze. Nie wiem, pomyśli, ale... No. Lepiej jest już flamić. Ta Caitlynka, kurde, nawet chyba las hitować nie umie. No ona sobie odchodzi od minionów. Jakby gdyby nigdy nic. Żeby sfarmić, chociaż... To jest filozofia wielka.
Sometimes I see. Ej, moje defense tu nie ma. Aha. To ja co też fan? Ses. Co fan? To co mówiłem? Mother always said, don't lose. Okej, okay, samica gatunku Xerxa i przeniosła się na Blue. Mhm. Czyli pewnie chce zaskoczyć Riven. Okej, kameruje tą akcję. Akcja jest kamerowana chociaż na chwilę. Chociaż na chwilę. Akcja się niestety nie wydarzyła, gdyż nasz Riven spierdoliła flash. Chociaż kurde nie widziałem tego. Ale ładnie. A ty. Szlak. A ty po fakcie użyłeś ulta. Tam. Mówię, że lagi to. Że co? Mówię, że lagi mam. A ile ty masz pingu? Nie wiem, coś koło. Nie wiem, zobacz sobie tam po prostu najedź myszką na. Wiem, nie za dużo. No kurde, jakiegoś chociaż jednego place'a odpalić. Jest! Tylko czemu ja tam. Aha. No co jak supporty zabijają to supporty. Dobra, chociaż też Caitlynka ma killa. Myślałem, że Rexej będzie miał. Dobra. To może jednak ją odblokuje. Zobaczymy co ona będzie pisać. Jeśli będzie dalej flamić, tym zablokuje z powrotem na stałe. Nie wiem, nadal się nie flamie. Aha, to chociaż dzięki, żeś mnie poinformował, bo wiesz, byłem pewny, że już zaczęła w chuj. Dobra. Ale jak już zaczęła się jakaś akcja i się w miarę skończyła, no wyszło 3 za 2. Znaczy 2, no 2 za 2 za 2, no to tak sobie. A ta Ari sobie w ogóle jakoś radzi? Ej, no bo ja tak tam na dwóch nie mam. Kurde, no skończuję ci tam na topie. No ja mówiłem, no kto to jest idealna postać na sobie? Ja tu potrzebuję więcej gunków na tego topa. No. If you have problem, you come to me first. Kurde, co oni tu kombinują? Co ta Rexa idzie w tą stronę. Nie, zniszczyli mi bardzo. They're always said, don't lose. My shield is here for you. Let us go. Co tu się odwala? Dobra, oni się cofnęli. Mogę to położyć Barda. No, no, Bard 2, Trinket 2 na 10. O, ja tu powinienem pomagać! Fucking shit! No, Caitlynka chociaż w tobie nadzieja. No, jest. Now I give more than hard. Oj, Caitlynka. Jaka idiotka! Widziałeś to? Widziałeś to? Nie za bardzo, ja mam ręce pełne roboty. A nie, ja podziękuję temu Panteonowi, nie zastunował mnie, bo nie umiem. Też dojebana ta Caitlynka. Powiem szczerze. Life is good, no? Even jest ktoś tam z linii bota na midzie? Nie ma, okej. Stand behind, bro! I wonder what's around next corner. Będę musiał zaraz pod defa się robić. No, teraz już powinieneś, bo narobiłeś szkód. Troszkę. No time for. No, Caitlynka też nie lepsza, chociaż z moją pomocą trochę zabiła.
Kurde, jungler przyszedł. Zgankował. Nie, to ta Rivenka robi jakieś dzikie uniki czy coś. Dobra, Rek'Sai chyba się pojawi zaraz. Może by było jakąś akcję. Sometimes I just need to warm smile. You are safe with spoko. Dobry dragon. Pierdzionie, nie mam many, a muszę bronić. No musisz, musisz. Na razie pilnuj swojej linii. W bocie i idzie nadzieja. No chyba raczej w jungli i midzie. Patrzę na naszą AD carry. Sometimes icy heart just needs no, warm smile. Widzę. Kurde, ja tam powinienem się pojawić. Pięknie, kurde, jungle we wszechpotężny. Jest! Ja pierdolę! Jaka rek! Tak ładnie było. To prawie kwadra. No tak prawie, no. Tak prawie ofensywna kwadra. Ale i tak ładna akcja. Chociaż raz. Ale na midzie by ktoś, kurde, był. No nie, no nie, no nie. Ej, powiesz. Let us go. Nie, to ja się cofam już, kurde, no pierdy. Nie wierzę. Ja ciebie tym Noctotenem pokonałem, a Riven ci nie potrafię. Dobra, to teraz tak. To... Okay, nie mogę iść. Jeszcze na bota. Dobra, zaraz mówię, zejdę się feedować na innych liniach. No żebyś tylko nie zawalił. Na bocie wam trochę pomogę. No nie wiem, czy to nam się opłaci. Tylko nie idź z bota strony, tylko z jungle. No time for worrying. No gdzie ta Caitlyn? No kurde, trzeba zdefować turetę. A pewnie. Nie ma też fokus na mnie. Enemy double kill. Kurde, nie wierzę. Ta Rivenka to już jest totalnie nafidowana. Ile on wiem, ma? Zlamiłem to. 6-2. No niesmacznie to wygląda. Nie no, bo wiecie, tam zajem, nie wiem. Goldy, platyny z tamtego sezonu, teraz to też się nie oszukujmy. Kurde, Rek'Sai by przyszedł. No i ładnie. I ładne place. Czemu ona tutaj nie gankuje? A nie wiem. Pytaj się Rek'Sai'a. Nie mnie. To jest taki nie fair, wam pomaga, a mnie nie. A jakby... Bo myślisz, że nie umiesz grać, dlatego. Znaczy to oczywiście z opinii Rek'Sai, nie mojej. Bo ja tak nie powiedziałem, tylko no... Chyba kwestia... Przeciwnika. Kwestia tego, przeciwko komu gram. Ja się nastawiłem na woźnika. No, jako, że ci się trafił, ale taki troll, że poszedł na moją linię.
No i takie true story. Nawet Pantona bym tu bardziej chciał, ale nie Riven. If you have problem, you come to... Ale ja nie narzekam, bo się cieszę, że wykonuję swoją rolę jak najlepiej mogę. Więc ja... Więc jeśli nawet przegrałbym ten mecz, to i tak nie uważam tej gry za taką zawaloną. Bo coś chciałem robić. Dobra, zniszczymy tą wieżę na bocie i postaramy się już na mida przychodzić. No. Trzeba mida spuszować. Kurde, pomoc by się przydała znowu. Nie, tylko nie popadajcie na wszystko. O, ładnie, Rek'Sai. Musiała paść. Zapomniałem o Orient. O dusza. To ja już mam przejebane. Czekaj. Kurde, duchę. No i teraz spuszczę ją na bocie. Nie, to już nawet na bocie się nie opłaca siedzieć. Trzeba teraz tylko na midzie być. Znaczy no bota i topa też trzeba pilnować, ale no... Kurde, nie wierzę. Nie tak bardzo, bo to nam już nic nie da. Ja bym już nie myślał tak pesymistycznie. Dobra, Rek'Sai coś może zdziałać. Rek'Sai to jest ta nadzieja największa na pożądany rezultat gry. Dobra, idę na tego mida pomóc Ari. Bo ona też jest w kłopotach niemałych. No tak, kiedy mnie nie ma, to kurde 3/4 teamu tam jest. Nieźle. Nie popadajcie tam wszyscy. Błagam w pół. No wstawa, nie mamy tam paść. No nie wiem, wszystko jest możliwe. Aha, dobra Caitlynka. Nawet nie zabiła. Chociaż ja swoją robótkę. O! Kurde, no nie wierzę. Tak bardzo? Dobra, niech ta Ari. Zajebisty czarm. Po prostu w chuj. Nie, ja nie mam zamiaru się dawać zabijać, nie ma mowy. Let us go. Dobra, na mida idę, bo... Ta to Caitlyn wymyśliła więcej teamfightów. I 10 asyst w pierwszym rankedzie, zajebiście.
Ale widzicie, tylko szkoda, że musimy jeszcze tak długo walczyć o przewagę. Aha, Orianna chce Korkiego reportować. Okej, to mu dam reporta po tym meczu. To zaraz pewnie nasi napiszą, żeby mnie zadeportowali. A co, już na ciebie coś piszą? Bo tak widzę nie, po twoim wyniku tak trochę, no, cierpko. No właśnie wiem, no. Dobra, i pierwsza na mocie. Mapa. To mnie cieszy. No, Ari jeszcze przyszła na pomoc. Na botach. Co mówisz? Ja na bocie był Panteon. Kurde, no, pod turetem nie użyję ulta, nie ma mowy. Najpierw to się coś tu musi wydarzyć ładnego. Dobra. A, Rek'Sai sobie poradzi. Oj. O, wreszcie! Zawsze coś. Po minionych latach. Zamęta mi za to zapłaciła. Dobra, teraz ulta! I panowie, akcja się tu dzieje. Do niczym. O kurde, wracamy chyba do gry. Caitlinka, bo się zbierza w tej imię. Chuj. Dobra, bijemy to. Ładnie, coś czuję, że wracamy do gry. Ty musisz patrzeć na topa, bo ta Riven może cię zaskoczyć i zacząć niszczyć ci wieżę i inhibitora. Nie, my tu wygramy. Cicho, nie. Nic nie kroć. Po prostu musimy wykonać kilka ofensywnych akcji. Jesteśmy już na dobrej drodze. Dobra, padam. Chociaż. Dobra, padłem. Trudno. Ale zabijcie chociaż Rivenkę. No nie! No co robicie? O, ja pierwsze. Ale dobra, chociaż przebiliśmy się, to było piękne. Już mamy przewagę jakąś. No, no i to się liczy, tylko no w killach jeszcze nie mamy tej przewagi. A Caitlinka miała rację, trzeba więcej teamfightów robić. No wtedy coś rzeczywiście robimy. No dokładnie. Jeżeli mieliśmy słabe teamfighty. No, Virli, prawda. To dosłownie prawda. Mother always said, don't lose. Dobra. Ej, wytyfy, mam tyle samą farmę co ADC, knasz? Aha, miło, ale dobra. Nie skupiajmy się na pierdołach, tylko trzeba się pozbierać. Bo to jest jedyna szansa. I mamy już wiadome, gdzie możemy XP-ka zrobić. Jak będzie taka prosto potrzeba. Tylko my nie możemy teraz spieprzyć tej sprawy. No to coś mi się wydaje, że jestem najlepszym supportem w tym rankedzie. Nie no, brałem po tytuł OP jest też. No powiem ci szczerze, że jak zobaczyłem tego łysego pysiola, to już wiedziałem, że go złapię. Tylko trochę musiałem nim pograć. Kwestia czasu. Akurat był to prezent urodzinowy tamtego roku, rzecz jasna. Znaczy dokładnie to wyszedł tydzień przed moim urodzinami, to... No ale na tym się nie skupiajmy, bo oni mają baną na mnie. No. Tak nie chcę nic mówić, ale... Ale dobra, nie myśl o tym, tylko my musimy myśleć o tym, jak wykonać teamfighta, żeby ich przewagę złamać. Musimy ich pojedynczo po prostu rozwalać. Musimy teraz mniej komentować i więcej po prostu pokazać z siebie wszystko. Jak teraz nam się uda, to już po prostu trzeba szarżować. A wierzę w Rek'Saia, że on tutaj naprawdę odwali kawałek gwizdnie świetnej roboty. Ej, wy tak serio? Ej, nie, ja... Nie mam pytań.
Dobrze, jesteśmy ogłuszeni. Ja się fokusowali na porta, nie. Co ciekawe, że ja tu nie jestem dobrze. Nie, musimy sobie bronić najpierw. Tylko nie możemy dać się paść znowu. Ktoś musi zrobić ich speka na bazie. Kurde, ale żeśmy dostali cios w plecy. No to po tym baronie. Kurde. Nie. To było w sumie pewne, że tak zrobią. No, trzeba jakiegoś XP-ka odwalić, ale to jeszcze nie teraz. Nie ten czas. Musimy defować po prostu bazę. I tyle. Teraz to żeśmy naprawdę dostali w tupę. Penta Riven równa się już taki fit, że ciężko będzie do niej podejść. Nie, to nie wygląda już za dobrze teraz. No trzeba ją fokusować, mówię. No już stracili tego barona, ale pewnie będą chcieli jeszcze innego zrobić. Drake'a, oni Drake'a chyba robią. No to ładnie. Life is good, no? To my nie mamy nic do powiedzenia. No i zaraz mi się zespi inhibitor. No oni teraz będą bota pilnować, bo na bot jest najbardziej spuszowany. Mid jest najbardziej spuszowany. No a ja mówię o ich linii. A i. A to, że wiem. I na topie w sobie też. Bo bot jeszcze się trzyma. Jakimś dziwnym. Nie, tu nie popadajcie tam, nie. Zbijać się, robić jakieś akcje, no. Gadę. No, Riven już tu zabiła. Kurde, ten Volibear się tak chwali, że mu aż bloka dam. Ja pierdolę. Jedna pęta wszystko po prostu zaważyła. Ej, ile mi ta Orianna bierze? A shield for my shield? I like it! Ram is on the jump. Znowu kontakt? Tylko mi się wydaje. No serio, nie dajcie jej kładki nawet. Nie na tylko fantom. Jest, kurde, nie wiem. Dobra, to teraz ubijcie Pantamona. Nie, teraz to przydałoby się zrobić XP-kę. Jakby to się udało jeszcze. Jakby to się jeszcze udało. Kurde, nie, czekaj. Nie, to można tu jeszcze... Caitlynkę już zablokowałem, bo coś mi zaczęła krążać. The darker the night, brighter the stars.
O kurde, ale teleportation zrobił. Aż to widziałem po prostu. Jaka reksa? Co? Jaka reksa i nie wyrobię. Your inhibitor is respawning soon. Kurde, ja tej Caitlyn pokazuję te funkcje, a ona gówno, nie reaguje. Piździara. Kurde, mnie tam nie ma. Dobra, przynajmniej nie tak tajka żyje. Jedyne co teraz mogę, to poświęcać się dla drużyny. Ty już i tak się za bardzo poświęciłeś. You are safe with bro. Cicho, nie przypominaj mi co ja tu narobiłem. Ary też już zaczęła. Wydaje mi się, no to blok. Ja nie mogę, nie. Nie, dobra, nie wiem, bo to tylko pogarszasz sytuację. You can always trust bro. A Rybenka to teraz będzie tutaj kosy robiła. Czy to zwierzami, czy z nami? Nie no, Caitlyn to mistrzowski to było. A muszę to przyznać. Nie jej wina, że Orianta bloknęła. Jest! Kurwa padła! Dobra, zajebcie, jest nadzieja w chuj. Zajebiście. Trzeba teraz ino... No kurde, to mi kspekę! Właśnie, Rexa i muszę. Jak to Rexa i umrze? Co ty gadasz? Przecież ja nie zrobię XP-ki, ja nawet damage'a nie mam. You are safe with Thrawn. Jakbym posiadał jakieś zasoby obrażeń, to okej, ale nie. Jakbym grał Jinx, to w tym meczu to może jeszcze bym coś zdziałał, ale no tutaj nie ma mowy już. Nie możemy się znowu dać zabić, nie może dostać kolejnej pęty. To już będzie totalny cios. No, Orianna na bocie, więc gówno z XP-k. A ta Riven to wiesz, nie już ona tam nie obchodzi, że ona jest w chuj przerażająca i OP. Słaba. No,
Kurde, ale ona jeszcze gwardia Mangela, no. Dobra, ładnie, ładnie. Okej, mam kila jeszcze. No nie wierzę. Jest! No bić! Teraz fauna chce pęta. No to teraz Orianna by pętę odwaliła. Kurde, nie. Chwila, przecież... Możesz XP-kę zrobić. Nie mogę. Nie mam damage'a, tylko 100. I... Od czego masz ZZ Rod Portal? Ja nawet nie mam tego portalu. Ale mogłeś kupić... Aha, ten item, który? Taki itemek. Nie mam go nawet w rekomendowanym, ale to już i tak dupa. No i trzeci rangę. Niestety przegrany. Best Riven Eune, tak faktycznie wyszło. No i co jeszcze mogę dodać? No, jak dla mnie to już chyba na dzisiaj starczy z tych rankedów, bo... Tak. No nic tu nam nie daje. Proszę cię, nazwij ten odcinek Hanatsulama, proszę cię. Okej, ja na to zasłużyłem. Okej, tak będzie. No to na razie. Dziękuję.